Łatwiej zniszczyć niż zbudować. Dzisiaj aż dwa dowody na to, że są Neandertalczycy wśród nas. Straty ogromne, podobnie jak długi śląskiego miasta, które stanęło na progu bankructwa i zdaniem wielu może zniknąć z mapy regionu. Wojtek Żegolewski, zapraszam na Top 5 Silesia Flash. Edma Art zaprasza na złoty jubileusz Krzysztofa Cugowskiego z zespołem Mistrzów 8 marca w katowickim Spodku. Niestety, dzisiaj będzie kilka tematów mało przyjemnych, więc na początek może tak dla rozluźnienia, taka wiecie, truskaweczka na torcie. Taki tam dowcip roku. O szczęściu, a może raczej o tym, że nie każdy je ma. Mamo, tato, grałem w pokera i wyprowadzam się z tego domu. O, gratulujemy, synku, nareszcie. No spoko, ale wy też. Bulwersujące, prawda? Ta dzisiejsza 40-letnia młodzież mieszkająca z rodzicami. Bulwersujące jak to, od czego zaczynamy dzisiejsze Top 5 Silesia Flash. Osoby o słabszych nerwach prosimy o przymrużenie oczu. O tym nie da się mówić w przenośni, z dystansem i heheszkując. Tym bardziej, że to nie do końca jest temat do śmieszków. Banda zidiociałych gnomów, bo inaczej ich nie nazwiemy, zniszczyła kilka kaplic różańcowych w katowickich panewnikach. Młodzi dali z siebie naprawdę wszystko, żeby było wybitnie obrazoburczo. I jest. Figurą Jezusa i Matki Boskiej domalowano genitalia. Młodzi potomkowie Neandertalczyków postanowili pobawić się także w satanistów z kursu korespondencyjnego i wymalowali pentagramy i różnej maści inne bohomazy. Straty liczone są w grubych tysiącach, bo zdewastowane i zbezczeszczone figury to zabytki. Małe rzeczy się zdarzały, ale takich jeszcze nie było, bo to przecież stoi tyle lat. Moi rodzice tu pracowali i budowali. Nie są normalni ludzie. Normalny człowiek by tak nie postępował. I przypuszczam, że teraz i młodzież to robi. To pewno gówniarze robią, którym napiją się, naćpają i po prostu robią takie rzeczy. To niemożliwe, żeby ktoś dorosły robił. I żeby jakieś ideały miały, żadnych. Osoby, instytucje, które w tej chwili zgłaszają gotowość, czy to częściowego sponsorowania naprawy, czy właśnie firmy, które no, mają takie możliwości, żeby tego typu uszkodzenia naprawiać. Więc jest to teraz gorący czas, ponieważ no, za tydzień rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Sprawcy tego czynu odpowiedzą nie tylko za obrazę uczuć religijnych, ale również za uszkodzenie mienia. Jednakże w związku z tym, że mienie to stanowi szczególne dobro dla kultury, wówczas sprawcy ponoszą większą odpowiedzialność i grozi im w tym wypadku do 10 lat więzienia. Oby młodych czy też młodocianych naśladowców wikingów szybko dosięgła ręka sprawiedliwości. Chociaż chyba bardziej przydałaby się taka ojcowska z pasem, ale jak wiadomo, dzieci teraz trzeba wychowywać bezstresowo. No to mamy. Na pewno bezstresowo nie rządzi się miastem nowym władzom Świętochłowic. Budżet musiał być przeliczany raz jeszcze, bo ten z końca zeszłego roku został zakwestionowany. Nic dziwnego, miasto ma ponad 100 baniek długu, a gdyby istniał mityczny kierownik, wiecie, ten od kierowniku złotóweczkę, kierownik może złotóweczkę, poratuje, to takiego kierownika prezydent miasta na już, na wczoraj musiałby prosić o 20 milionów. Na razie miasto zaciska pasa i obcina wydatki i broni się przed widmem bankructwa. Utraciliśmy płynność finansową i to wskazuje, że musimy podjąć drastyczne kroki. Tak naprawdę to jest precedens w skali tego miasta, ale też i regionu tak naprawdę, bo kolejne negatywne opinie sprawiają, że my tak naprawdę nie możemy się zadłużać w tej chwili do momentu, kiedy tych zobowiązań, które zostawili poprzednicy, nie spłacimy, mamy związane ręce. Nazywanie Świętochłowic bankrutem, czy miastem, które już jest prawie upadłe, to naprawdę zbrodnia polityczna i działanie przede wszystkim na szkodę gminy, szkodę mieszkańców. Tymi słowami Daniel Beger obraził przedsiębiorców, obraził organizacje pozarządowe, obraził przede wszystkim mieszkańców Świętochłowic, którzy nie wyobrażają sobie możliwości, aby miasto przestało istnieć. A w ogóle to są totalne bzdury wypowiadane przez człowieka, który chce przykryć swoją indolencję oraz brak wizji. Ktoś, kto zarzuca mi niegospodarność i nieudolność, a wcześniej przez 8 lat nie potrafi zrealizować projektów sztandarowych tak naprawdę dla miasta, a później oczekuje tego od swojego następcy przez 3 miesiące, jest dla mnie osobą niepoważną.
Czas pokaże, czy Świętochowice z długów wyjdą i zniknie widmo ogłoszenia upadłości, bo skutki tego byłyby opłakane nie tylko dla miasta, ale i dla całego regionu. Mniej więcej tak opłakane jak stan stadionu w Pyskowicach. Okazuje się, że nie potrzeba stada dzików ani derbów Ruch Górnik, żeby stadion obrócić w perzynę. Wystarczy kilka browarów, głośnych takich i pod osłoną nocy można boiskową infrastrukturę przerobić na stertę złomu. Pyskowicki klub szuka sprawców i załamuje ręce nad stratami. Od 10 lat tutaj pracuję. Z taką sytuacją spotkałem się pierwszy raz. No nie mieliśmy do czynienia z takim wandalizmem, bo tak to trzeba nazwać. Jest to czysty wandalizm. Pewnie była jakaś libacja alkoholowa, bo znaleźliśmy tutaj ognisko rozpalone pod wiatą. No i przy okazji spaliły się krzesełka dla zawodników. Spektrum motywów działania sprawców może być wszelakie, od zwykłej głupoty przez nudę i do chęci zobaczenia, jak pali się plastikowy przedmiot. Było o niszczeniu, teraz dla równowagi o budowaniu. Wiosna za pasem, energetycy wchodzą więc na słupy. Nie udają na nich bocianów, tylko wyczekują wielkich ptaków, budując im specjalne platformy pod gniazda i naprawiając te, które już wcześniej postawiono. Zyski są obopólne. Bociany lecące z Afryki mają swój program Gniazdo Plus. Pan bocian może przed panią bocianową przyszpanować niezłym apartamencikiem i coś wyrwać na nową platformę. A energetycy mają pewność, że gniazda powstaną na budowanych właśnie platformach, a nie na samych drutach, co mogłoby skutkować energetyczną katastrofą. Dopiero tak koniec marca, jeżeli będzie ciepło, nie? Koniec marca, początek kwietnia, to tak przeważnie zawsze przyleci jeden, zrobi trochę porządku w gnieździe, a potem następny. Nie? Chodzi też o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo liniom energetycznym, bo takie gniazda, które nie są w żaden sposób monitorowane, nie sprawdzane, co się tam dzieje, mogłyby spowodować uszkodzenia na linii energetycznej. Chodzi o to w takich działaniach, żeby zapewnić ciągłość dostaw. No tam może już aż tyle nie trzeba, ale to miło z ich strony, że dają, bo to po prostu ułatwi pracę bocianom. Czyli to nie jest tak, że... Jeżeli by tego nie było, też by sobie dały radę, ale dłużej by to trwało. Bocianom życzymy szerokości i wysokości. Pierwsze na północy Polski już są. Na Śląsku zapewne zobaczymy je za kilka dni, bo wiosna ma w tym roku przyjść wyjątkowo szybko. Wiosna każdego roku przynosi nie tylko falę bocianów, miłości i alergii, ale i nowej mody. W tym roku na Śląsku ma ona szansę obrać kurs na Uniwersytet Śląski. Uczelnia doczekała się bowiem swojej własnej serii ciuchów. I nie tylko ich, bo są też gadżety wszelkiej maści i wielkości. Jak ktoś chce, studiując na przykład socjologię, wyglądać jak Brandon z Beverly Hills 90210, nic bardziej prostego. Amerykańskie kangurki i koleżówki czekają, rzecz jasna, w śląskiej odsłonie. Myślę, że to jest fajny pomysł, bo załóżmy, na Politechnice Śląskiej mają już od dłuższego czasu, gdzie mogą stacjonarnie wykupić sobie gadżety z uczelni i myślę, że będzie jednak popyt na to. Wydaje mi się, że fajnie jest mieć takie logo Uniwersytetu Śląskiego i to jest takie, nie wiem, chwalenie się, że faktycznie jesteśmy z Uniwersytetu Śląskiego. Liczymy, że oczywiście studenci, pracownicy, absolwenci, pamiętajmy, że duża grupa absolwentów opuściła już mury śląskiej Alma Mater, będą chcieli się identyfikować, no i nosić czy to bluzy, czy inne gadżety z logotypem Uniwersytetu Śląskiego, no a przez to też podnosimy rozpoznawalność uczelni. Może chociaż jedna pani po odwiedzinach sklepu Uniwersytetu Śląskiego nie będzie miała dylematów, co się ubrać. Aczkolwiek dzisiaj to już pora chyba bardziej taka do rozbieranka niż ubieranka, ale my niczego, broń Boże, nie sugerujemy. Bawcie się dobrze, chociaż bez top 5 Silesia Flash może to być nieco trudne, ale cóż, wszystko co dobre szybko się kończy, ale na szczęście też szybko wraca. My wracamy za tydzień, w niedzielę o 19:50. Wpadajcie na kanał Silesia Flasha na YouTubie, oglądajcie, lajkujcie i bądźcie z nami. No to co? Cukiereczki, ciasteczka, strzałeczka. Coś śmiesznego. Jestem przystojny na przykład. O. Podobam się kobietom. Dowcip roku. Będę te literki dobra, składał. Edma Art zaprasza na złoty jubileusz Krzysztofa Cugowskiego z zespołem Mistrzów. 8 marca w katowickim Spodku.